gotowość wojsk w dobie epidemii, ja powiedziałbym, pozostała na tym samym poziomie, bo tak naprawdę nieznacznie uległ zmianie termin przeprowadzenia tego ćwiczenia. Natomiast jeśli chodzi o zaangażowanie wojsk tutaj na Drawsku Pomorskim, ono pozostaje na niezmiennym, tym samym poziomie. My podjęliśmy określone działania, mając na uwadze przeciwdziałanie, ale przede wszystkim zapobieganiu tego, co najgorsze, czyli walce z tym niewidocznym przeciwnikiem. I już zarówno po określonych badaniach, które były ustalone tutaj pomiędzy nami, rozpoczęła właśnie tę fazę ćwiczenia, którego jesteśmy świadkami. Mamy tutaj zwiększoną amerykańską obecność od 2017 roku. Jak zmieniła się przez ten czas współpraca? Jak można ocenić tutaj tą pracę, która została wykonana? Ja z wojskowego punktu widzenia powiedziałbym, że każdy dzień dostarcza nam nowych doświadczeń. Natomiast nie bez znaczenia pozostaje tutaj stały i ciągły wzrost interoperacyjności, wzajemne relacje, wzajemne zrozumienie i przede wszystkim ta zdolność do wykonywania zadań wspólnie razem. My rozumiemy siebie, my ćwiczymy razem, cały czas doskonalimy, ciągle jeden od drugiego się uczy czegoś nowego. Tutaj na poligonie polskie oddziały powietrzno-desantowe będą wspierały amerykańskie i polskie wojska pancerne i zmechanizowane. Co tak naprawdę jest ćwiczone i co dzięki temu ulegnie poprawie? Ja powiedziałbym, że to jest kolejne doskonalenie, kolejny etap. Pamiętamy wszyscy ćwiczenie serii Dragon, poprzednie Anakondy, te elementy były ćwiczone. No, chciałoby się powiedzieć, że te dwie nasze jednostki, mówimy o jednostkach powietrzno-desantowych, aeromobilnych typowych, czyli 25. Brygada Kawalerii Powietrznej i 6. Brygada Powietrzno-Desantowa, one mają największe doświadczenie. To nie tylko doświadczenie misyjne, ale w ramach wspólnych ćwiczeń tu w kraju, ale i również poza terytorium Rzeczypospolitej. Maybe one more question to Gerard. In your opinion, what has changed in the interoperability between American and Polish military during the last 3 years? Well, I think the answer to that is one, we have continued to train together, and every time that we do that, whether it's here in Poland or a lot of times the Polish forces come to Germany and train with us at our training center in Germany, we continue to get better with respect to interoperability and specifically the communication, our ability to communicate with each other on different communication assets. And so all of those things allow us to be able to operate better in whichever environment that we're going to find ourselves defending, deterring, and working together. I just think that we are getting better each time that we do these type of things. To specifically answer your question, the communication piece is what we've improved on the most. And what were the changes in Defender, in the plan of Defender, which are the outcome of the pandemic? Well, obviously we had 18 countries that were going to participate in Defender exercise, and so now it is just the U.S. and Polish, and so that's the biggest difference. There were going to be more soldiers here to train together, but because of the virus, we were not able to do that. But we are very thankful and proud of our Polish allies to allow us to, one, continue to do this training event, and two, to train together. And so it's not just the U.S., it's U.S. and Polish forces that are going to show everyone that in spite of the virus, we can continue to do dynamic training that will, as you mentioned earlier, will allow us to improve our interoperability, but also to show the world that we can continue to train in this type of environment.